byliśmy włączeni w zasadzie od samego początku w to wydarzenie. No, główną pracę wykonał komitet organizacyjny, gdzie ta mieszanka różnych instytucji i osób oczywiście jest odpowiednia. Tu ciężar wzięła na siebie Politechnika Łódzka i tu trzeba, przepraszam, chylić czoła, bo to dla nich przede wszystkim to była nowość. My mamy pewnego rodzaju doświadczenie z racji i udziału w wielu imprezach i też organizowania imprez międzynarodowych w Polsce, typu akademickich mistrzostw Europy czy akademickich mistrzostw świata, no ale ta współpraca rzeczywiście, jak widać, zadziałała, bo mamy chyba wszyscy satysfakcję. Impreza się toczy. Na razie nie słychać, żeby były jakieś niespodzianki, żeby nam tutaj zawalały sprawę. Wygląda na to, że wszyscy zadowoleni, więc tak, no super. Bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo dumni z tego, że to dzieje się w Polsce i że możemy pokazać nasz standard Europie. Tu trzeba powiedzieć, że dzięki zrozumieniu Ministerstwa Sportu, z którego pozyskaliśmy grant tak, na ten udział Ministerstwa Edukacji, mogliśmy sobie na to pozwolić. Zazwyczaj na tego typu imprezy wysyłaliśmy reprezentację około 200 osób, więc jest ona znacznie większa, no ale też szkoda by było, żebyśmy, będąc organizatorami, nie wystawili reprezentacji w każdym sporcie i to jeszcze dobrych reprezentacji, więc no, zakładam, że to będzie nie tylko sukces organizacyjny, ale również sportowy. Myślę, że są na pewno dowodem na to, że jesteśmy zdolni to zrobić, że możemy udźwignąć taką odpowiedzialność. Mi się to marzy, nie ukrywam, żebyśmy mogli kiedyś mieć ten potencjał, ale tutaj bez gwarancji rządowych, a tu na to trochę trzeba pracy, na pewno sami tego nie udźwigniemy, zarówno czy w środowisku akademickim, czy w naszym Akademickim Związku Sportowym. Myślę, że taka impreza może pokazać, że jest potencjał, że na pewno damy radę. No, w zasadzie można powiedzieć, uniwersjada to już niespełna dwa razy taka impreza. Tak?